ulubiony polski aktor, aktorka? Moim ulubionym aktorem jest Marlon Brando. Ulubiony reżyser, reżyserka? Jakieś krótkie uzasadnienie? Myślę, że jednym z moich na pewno ulubionych reżyserów jest Steven Spielberg ze względu na jego niesamowitą wyobraźnię, intelekt i umiejętność robienia filmów ważnych dla wszystkich. Jakieś wspomnienie z twojego debiutu na planie? Moje wspomnienie z debiutu na planie to na pewno ogromna radość tego, że mogłem być na planie filmowym. To było zawsze moje marzenie. Każdy dzień, który nie spędzałem przed kamerą, spędzałem przy podglądach i obserwowałem, jak reżyser i operator i cała ekipa robią film, bo byłem tym bardzo zainteresowany i jestem do dzisiaj. Jakaś fajna historia z festiwalu w Gdyni? Fajna historia z festiwalu w Gdyni. Po filmie Wszystko, co kocham, czyli to jest właśnie debiut, spaliśmy chyba, nie wiem, 10 osób w jednym pokoju, gdzie jest przeznaczone na dwie osoby. Czy jest jakaś postać polskiego filmu, której ci brakuje? No już nie ma czego. Postać polskiego filmu, której mi brakuje. Wydaje mi się, że dobrze by było, żebyśmy mieli kogoś takiego, kim był na przykład Zbyszek Cybulski, czyli ktoś, kto łamie trochę konwenanse, zasady i idzie za swoją intuicją i dzikością. Myślę, że czegoś takiego można by zobaczyć więcej. Może jeszcze o Zabrę zapytam. Dlaczego powinniśmy zobaczyć ten film? Bo dystrybutor będzie zadowolony. Nie wiem, dlaczego powinniście zobaczyć film Zadra. Myślę, że to jest ciekawy debiut młodego, zdolnego reżysera. Historia skierowana do ludzi młodych, ale nie tylko. Więc kino dla młodych jest zawsze, że tak powiem, mile widziane. Tak mi się wydaje. Cześć, nazywam się Jakub Gierszał i pozdrawiam widzów Kino Polska.